No na pewno nie dosyć. Tym bardziej, że straciliśmy bramkę chyba w 90. I to na pewno boli. Aczkolwiek z przebiegu meczu, no ja wiem, drugą połowę, że tak powiem, już całkowicie w defensywie byliśmy i chyba zasłużony ten remis, bo jeżeli pierwszą połowę rozegraliśmy fajnie, tak drugą chyba za bardzo cofnęliśmy się i przede wszystkim daliśmy tą pierwszą bramkę Lechowi zbyt szybko strzelić, czy daliśmy, no, strzelili zbyt szybko i wiadomo, że chcieli za ciosem, udało im się w końcówce, my straciliśmy i tyle, no. Co tu dużo mówić. Boli na pewno. Rzeczywiście, druga połowa, zepchnięci do defensywy, zupełnie gra pod dyktando Lecha. Zagraliście tak, jak dawno nie graliście, prawda? Znaczy, no jak dawno nie graliśmy, no. Wszyscy chcieliśmy i życzyliśmy sobie tego, żeby wyjść i strzelić bramkę, natomiast no Lech narzucił swoje warunki i w drugiej połowie pokazał naprawdę, że jest klasową drużyną i myślę, że tak jak mówię, no w tej chwili z remisu jesteśmy niezadowoleni, ale na pewno jeżeli przeanalizujemy ten mecz, to wydaje mi się, że będziemy zadowoleni. No tak, pierwsze połowa jak zakładaliśmy, zdobyliśmy dwie brameczki i wszystko nam układało się dobrze. A po przerwie wszystko pozmieniało się, bo przyznam, że wychodziliśmy na drugiej połowie już aby ustawienie takie, że bronić wynik i ustawić się na kontrę i przy okazji dobrej strzelić jeszcze brameczkę, ale niestety wszystko w ogóle inaczej poszło i Lech strzelił brameczkę, piękna bardzo Toniew, tak? Kontaktowa bramka i wszystko posypało się, aby stanęli, w ogóle nie mogliśmy stworzyć sytuacji, trudno teraz powiedzieć, no czemu tak, nie, sami jesteśmy tak w złych nastrojach, bo straciliśmy, powiem, dwa punkty, a Lech może cieszyć się z tego jednego punktu, chociaż powinniśmy wygrać ten mecz, moim zdaniem, a będziemy robić jakieś wnioski, odprawa będzie na pewno szukać, jakie były przyczyny tego, co w dzisiejszym meczu. Zgodzisz się z tym, że w drugiej połowie za bardzo skupiliście się na defensywie i zabrakło troszeczkę gry z przodu, co mogło mieć wpływ na ten wynik ostateczny? Jak mówiłem, że więc na drugiej połowie ustaliliśmy, że będziemy grać na kontrę, nie? Może być, że za mocno cofnęliśmy do tyłu, a jeszcze ta brameczka wybiła nas może z takiej zrównowagi trochę, nie? Mieliśmy 2-0, taki bezpieczny wynik, a tu 2-1, już kontaktowała bramkę i no, nie wiadomo, nie? To druga połowa nie wyglądała, bardzo źle wyglądała z naszym wykonaniem. Lech na pewno tak na szybko, nie? Można powiedzieć, że takich sytuacji z gry w ogóle nie miał, nie? Więc takie przypadkowe jakieś akcje. Oczywiście miał posiadanie piłki i my zakładaliśmy w drugiej połowie, że Lech będzie mieć to posiadanie piłki, tylko my kontrować będziemy, a to nam nie wychodziło w ogóle. No niestety 90 minuta, gdzie już wydawało się, że wytrzymamy to, niestety to nie wiem, jak to nazwać, to bromeczka, ale czy na pewno to było dośrodkowanie, moim zdaniem, nie? No i niestety tak zdarzyło się, że straciliśmy dwa punkty. Na pewno boli, no. Z taką drużyną jak Lech ma się 2-0, musimy to dowieść, no. Nieszczęsne zagranie, no nie wiem, czy to dośrodkowanie, czy strzał. Enriqueza, tak, no. W 90 minucie, no na pewno nas to boli. No ale na pewno nie możemy się załamać. W piątek mamy kolejny mecz i musimy się zrehabilitować.